Nagrody Hipokratesa, Łazienkowska, Wielkiego Szlema, Bandoli i Witraża to najważniejsze gonitwy nadchodzącego weekendu. Można powiedzieć, że będzie w nich rywalizować zaplecze zarówno folblutów, jak i koni czystej krwi. Nie oznacza to wcale, że emocje będą mniejsze niż w wielkich wyścigach. Ze Służewca wita Państwa Wojciech Zieliński. Zapraszam do stajni i na tor roboczy. Stajnie Państwa Kozłowskich reprezentuje pani Katarzyna, którą spotykamy na torze roboczym. Dlaczego? Bo właśnie na tor poszły koniki, które wystartują w sobotę i w niedzielę. Mam na myśli głównie konie, które pobiegną w nagrodzie Hipokratesa, czyli Hospitality i Nadworna. Najpierw może o pierwszej. No cóż, może powiem tak, że obydwie klaczki są, można powiedzieć, równorzędne, mają zbliżone umiejętności, pracują tutaj na treningach zawsze razem. Obydwie już biegały, każda z nich wygrała po wyścigu. Nadworna jest może nieco szybsza, Hospitality troszeczkę tak chyba raczej na dystans, taka nasza nadzieja na przyszły rok. No cóż, no liczymy, że obydwie pokażą się z bardzo dobrej strony i tak takie mamy śmiałe marzenia, że zajmą pierwsze dwa miejsca, że będą rozgrywały wyścig. Boimy się Tantala, no ale... Właśnie chciałem zapytać o rywali najgroźniejszych. Boimy się Tantala, ale jak to się mówi, klaczki są lepsze jesienią, więc no miejmy nadzieję, że się uda dziewczynom fajnie pobiec. I jeszcze jedna klacz pobiegnie już w innej gonitwie, Królowa Zimy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Królowa Zimy to też takie nasze były nadzieje na ten sezon. Niestety w ubiegłym roku klaczka dostała poważnej, doznała poważnej kontuzji, a mianowicie złamała miednicę. Długo ją leczyliśmy i no niestety, no też mieliśmy nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało jej w ściganiu, ale niestety wygląda na to, że jednak przeszkadza. Klacz dystansowa, ale biegała do tej pory lepiej, sprawdzała się na krótszych dystansach, więc takie śmiałe posunięcie trenera 1000 metrów. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że też dobrze wypadnie. No a jako, że Królowa Zimy, to tutaj też powiem zima za pasem, więc... Dochodzi do formy. Dochodzi do formy, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kiedy miesiąc temu rozmawiałem z trenerem Sergiuszem Zawgorodnim i mówiłem, ile ma zwycięstw, był niezadowolony, chociaż wcale te statystyki tak źle nie wyglądają. Teraz zwycięstw jeszcze przybyło. Według klasyfikacji wyścigowej jest 11 zwycięstw, 10 drugich miejsc, więc chyba nie ma powodów do narzekania. No, udało się, powiem tak. Ponieważ w ciągu jednego dnia udało się wygrać 3 gonitwy. 2 albo 3 tygodnie temu, no i niewykorzystany potencjał, także liczę na to, że zwycięstw przybędzie. W ten weekend pobiegną tylko 3 pana konie, z tego 2 są poza torem w tej chwili. Możemy porozmawiać na miejscu tylko o jednej klatce, która jest za nami, nazywa się Farah Cerera. Tak, to jest kobyłka, która była trenowana i biegała w Wrocławiu, była w treningu u pana Kraślowicza Wisława. No, przyszła do mnie 10 dni temu. Była dobrze trenowana, wszystko było dobrze, ale zauważyłem jedną przyczynę, która przeszkadzała jej w bieganiu. To tak jak działała, tak jakby jechać samochodem i mieć zaciągnięty ręczny hamulec. Wyeliminowałem tą przyczynę parę dni temu i już wczoraj na treningu byłem zadowolony z jej postępu. Czyli może zrobić niespodziankę? Będziemy się starać z tym, że mamy zbyt krótki okres na przygotowanie do tej gonitwy. Panie trenerze, 2 konie inne, które pobiegną w ten weekend, są poza Służewcem. Jeden to znany wszystkim i niezły Wasylew.
Василий ма добром формы и лично уданный выстрем, с тем же он побегнет под малым вагом, под практически сталым ежцем Камилем Грибовским. Лично уданный выстрем. Еще Фелина, клячка, которой даже тут нема. Ну, далеко от матки, от фишки, презентует такой средний позем, может, трохи горший, ніж средний. Але така пожиточная кобылка и лично же będzie na płatnym miejscu. Może właśnie chce się z panem skontaktować, bo zadzwoniła. To pewnie żona. Konie pana Marka Nowakowskiego nie biegają w ten weekend w wielkich gonitwach, ale w gonitwach grupowych mogą też odegrać ważną rolę, bo po prostu są niezłe. Jak choćby klacz Scream, która jest waleczna, no i już z paroma sukcesami. No zgadza się, biega w handicapie drugiej grupy. Nie będzie to łatwe zadanie, ale biega zawsze na swoim poziomie i nie straciła nic formy. Uważam, że będzie dobrze biegała. Bint maybe. Jest troszeczkę nerwowa, nadpobudliwa, ale po ostatnim zwycięstwie no, chcielibyśmy bardzo, żeby jeszcze coś tam powtórzyła. Może się uda. To powiedzmy jeszcze o trzeciej klaczy Basanda. Ona dość często biega. Z tego powodu, że ona przyszła troszeczkę później do treningu, jest zgłoszona na aukcję, no i właściciel chce jeszcze, żeby pobiegała możliwie jak najwięcej. No i właśnie tutaj jest problem troszeczkę, bo na tydzień będzie to tydzień po tygodniu, aczkolwiek czuje się dobrze i nie jest wykluczone, że przebiega równie dobrze. Panie trenerze, najbardziej znany z tych koni, które pobiegną, to jest Electro Pop, który no, jest doświadczony i ciągle dobry. No tak, no on z kolei jest to koń uzależniony od bieżni. Jeżeli będzie bieżnia lekko elastyczna, no to na pewno będzie biegał dobrze. Jeżeli się okaże, że będzie tor ciężki, to będą problemy. A teraz rozmowa, którą nagrałem w niedzielę. Panowie Jan i Bartosz Głowacki swoje konie trenują poza Warszawą w miejscowości Nowa Mała Wieś, dlatego rzadko rozmawiamy z panami w naszym programie, a jeszcze rzadziej, właściwie prawie wcale, bo tylko w czasie gonitw możemy pokazać panów konie. Zbliża się koniec sezonu. Jak oceniają państwo, panowie, ten sezon z punktu widzenia no, trenerów? No, sezon 2014 nie należy najlepszych naszej stajni. Aczkolwiek no, nie należy też się smucić, prawda? No, rok 2013 był dużo lepszym na naszej stajni. Ale jakby tak sumować pana zwycięstwa i pana, to w sumie w tej klasyfikacji trenerów nie byłoby tak źle. Tak, byłoby nie najgorzej. W tej chwili bodajże mamy 8 czy 9 wygranych, więc na 14 koni, które rozpoczynały sezon, to myślę, że to nie jest najgorszy wynik. Wiadomo, na pewno chciałoby się więcej tych goni wygrać, więcej tych klasycznych goniw, ale no niestety nie udało się w tym roku. Dlaczego panowie trenują wyłącznie konie czystej krwi arabskiej, a nie folbluty? Ponieważ hodujemy te konie od początku. Nadprodukcja tych koni po prostu spowodowała to, że zaczęliśmy je trenować wyścigowo. Porozmawiajmy o najbliższym weekendzie. Tam wystartują dwa panów konie. Pana w nagrodzie Bandoli wystartuje Orla Fata, a w drugiej gonitwie też imiennej Muzachim. Najpierw o Orli Facie. Orla Fata jest to klacz zakupiona od pana Longina Błachuta. Jest to klacz pełna siostra Orgi Faty, która była trójkoronowana. Orla Fata dość późno dochodzi do siebie. Myślę, że to jest niezła klacz i powinna się liczyć w rozgrywce. W nagrodzie Bandoli. W nagrodzie Witraże pobiegnie Muzachim też z szansami? Myślę, że tak. No, na pewno jest dosyć mocna konkurencja. Parę dobrych koni tam biegnie. On jest w dobrej formie, troszkę już teraz lepszej, bo po tych gonitwach derbowych i Janowa troszkę miał słabszą formę. W tej chwili już odzyskał ją z początku sezonu, więc liczymy na dobry występ i że po prostu będzie rozgrywał ten wyścig.
I to już wszystko w naszym kolejnym przedweekendowym programie. Trochę jesiennym, trochę deszczowym, trochę mglistym, ale aura nie przeszkadza wyścigom. Ani w treningu, ani w gonitwach. Zapraszam Państwa więc na sobotę na godzinę 13, w niedzielę pół godziny później. Do zobaczenia.